Cześć, witam Cię na moim kanale, na którym rozwiązujemy zadania z matematyki z różnych działów matmy. Dzisiaj zajmiemy się funkcją kwadratową i zobacz, jakie mamy zadanie do wykonania. Dana jest funkcja kwadratowa opisana wzorem f od x to się równa minus 3x do potęgi drugiej, dodać 15x, odjąć 18. Nie wyznaczając miejsc zerowych z delty, oblicz 1 dzielone na pierwsze miejsce zerowe tej funkcji plus 1 dzielone na drugie miejsce zerowe tej funkcji. I tutaj skorzystamy ze wzorów Wieta, skoro nie możemy tych miejsc zerowych wyznaczyć z delty. I teraz to te miejsca zerowe są. Uwaga, jeżeli funkcja kwadratowa ma miejsca zerowe, to prawdziwe są dla niej następujące wzory Wieta. Pierwszy wzór Wieta mówi o tym, że pierwsze miejsce zerowe dodać drugie miejsce zerowe to się równa minus b na a. No i drugi wzór Wieta to jest pierwsze miejsce zerowe razy drugie miejsce zerowe to się równa c na a. I teraz wyjaśnię Ci, skąd się wzięły tutaj te literki, które są po prawej stronie jednej równości i drugiej równości. One tak naprawdę wynikają z tej postaci funkcji kwadratowej, czyli mamy ax do potęgi drugiej, dodać bx, dodać c. Czyli wniosek z tego jest taki, że a to jest wartość liczbowa, która stoi przy x do potęgi drugiej i u nas a ma wartość minus 3. B natomiast to jest wartość, która stoi przy x do potęgi pierwszej i u nas ona ma wartość 15, natomiast c to jest wyraz wolny i u nas ma on wartość minus 18. No to teraz skorzystamy sobie z tych wzorów Wieta. Skorzystamy sobie najpierw tutaj z tego pierwszego, czyli tutaj otrzymujemy pierwsze miejsce zerowe, dodać drugie miejsce zerowe, to się równa minus, tutaj ten minus, który tu zapisałam, to jest ten minus, który stoi przed tym ułamkiem. Kreska ułamkowa, no i w liczniku zapisujemy 15, natomiast w mianowniku zapisujemy minus 3. Przekształcimy to równanie, czyli pierwsze miejsce zerowe, dodać drugie miejsce zerowe, to się równa minus i ten minus to jest ten sam, który tutaj stoi przed tym ułamkiem. Natomiast chwilowo o tym minusie zapomnijmy. Popatrz, kreska ułamkowa zastępuje nam zawsze znak dzielenia, więc ten zapis, który tutaj wzięłam w kółko, oznacza 15 dzielone na minus 3. 15 dzielone na minus 3 to jest minus 5, dlatego tutaj tą minus 5 teraz wzięłam w nawias. Przy czym zobacz, co otrzymaliśmy w efekcie. W efekcie otrzymaliśmy dwa minusy obok siebie. Tutaj w domyśle ten zapis, czyli minus minus 5, jest równy minus 1 razy minus 5. Przy mnożeniu i dzieleniu, jeżeli dzielimy lub mnożymy parzystą ilość liczb mniejszych od zera, to wynik zawsze będzie dodatni. Dlatego pierwsze miejsce zerowe dodać drugie miejsce zerowe jest równe 5. Teraz sobie skorzystamy z tego drugiego wzoru Wieta. I tutaj mamy pierwsze miejsce zerowe razy drugie miejsce zerowe. To się równa minus 18 dzielone na minus 3. No i tutaj w efekcie otrzymamy po pierwsze liczbę całkowitą, a po drugie liczbę dodatnią, no bo dzielimy parzystą ilość liczb mniejszych od zera przez siebie. Więc otrzymujemy w efekcie x1 razy x2, czyli pierwsze miejsce zerowe razy drugie miejsce zerowe jest równe 6. Na tym etapie możemy już przejść do wyznaczenia szukanej w zadaniu wartości. Przy czym wcześniej tutaj sobie troszeczkę ten zapis przekształcimy. Mamy tutaj 1 dzielone na pierwsze miejsce zerowe, dodać 1 dzielone na drugie miejsce zerowe. Po prostu wcześniej sobie dokonamy przekształcenia w taki sposób, że sprowadzimy to po prostu do jednego ułamka, czyli dokonamy na razie symbolicznie takiego dodawania.
Zwróć uwagę, że tutaj mamy tak naprawdę dodawanie ułamków zwykłych o dwóch różnych mianownikach. Ja tutaj może na razie z boczku Ci zapiszę. Jeżeli dodajemy lub odejmujemy ułamki zwykłe o różnych mianownikach, to zawsze prze zawsze działa taki schemat, że mianowniki możemy przez siebie przemnożyć. Następnie licznik pierwszego ułamka razy mianownik drugiego ułamka, znaki przepisujemy plus lub minus. I następnie mamy licznik drugiego ułamka razy mianownik pierwszego. Czyli korzystając tutaj z tego schematu, przekształcimy sobie na identycznej zasadzie tutaj to dodawanie, które mamy tutaj. Czyli otrzymujemy w tym przypadku pierwsze miejsce zerowe razy drugie miejsce zerowe. Oczywiście tutaj ta kropka czy symbol mnożenia może być, ale nie musi. I ten zapis, takie mnożenie mamy w mianowniku. Natomiast w liczniku zapisujemy 1, tą jedynkę, razy drugie miejsce zerowe, 1 razy cokolwiek, to jest zawsze cokolwiek, więc tutaj zapiszę sobie x2 od razu. Znak dodawania przepisuję i następnie 1 razy pierwsze miejsce zerowe. I tutaj znowu też mogę sobie od razu zapisać plus x1. Skoro już mam przekształcone, to teraz mogę podstawić do wzoru. Zobacz, tutaj mamy x2 plus x1, co tak naprawdę dodawanie jest, ze względu na to, że dodawanie jest zamienne, to ten zapis w liczniku jest równy temu. Tak? Czyli tutaj ma to wartość 5, natomiast w mianowniku, zobacz, mamy x1 razy x2, czyli dokładnie to samo co tutaj, czyli mamy po prostu 5 szóstych. I to już jest odpowiedź do naszego zadania, że 1 dzielone na pierwsze miejsce zerowe dodać 1 dzielone na drugie miejsce zerowe jest równe 5 szóstych. I to już jest nasza odpowiedź do tego zadania. I oczywiście tutaj możemy sobie dokonać sprawdzenia w taki sposób, że możemy policzyć deltę. No i tutaj znowu ja sobie przesunę na razie tablicę, żeby zyskać trochę więcej miejsca i takiego sprawdzenia dokonamy sobie tutaj już na czystej kartce. Natomiast wcześniej przepiszę wzór funkcji, jaki mieliśmy. F od x to się równa minus 3x do potęgi drugiej, dodać 15x, odjąć 18. No i tutaj policzymy miejsca zerowe z delty. Przypomnę Ci tylko, że wzór na deltę to jest b kwadrat odjąć 4 razy ac, gdzie a to się równa u nas 3, bo to jest a, to jest wartość, która stoi przy x do potęgi drugiej, b to jest wartość, która stoi przy x do potęgi pierwszej i u nas ona ma wartość 15, no i c to jest wyraz wolny, który u nas jest równy minus 18. Jeżeli nie pamiętasz tych wiadomości, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania, znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której zamieszczam filmy, w których to omawiam zagadnienia teoretyczne oraz w których rozwiązuję praktyczne zadania z zakresu funkcji kwadratowej. Teraz podstawmy w takim razie, jak już mamy wypisane do delty, do tego wzoru, który wypisałam wcześniej. No i tutaj mamy b do kwadratu, czyli 15 do kwadratu to jest 225, odjąć 4 razy a, czyli razy minus 3. I razy c, czyli razy minus 18. To się równa 225. I teraz mamy tak, minus 4 razy minus 3 to jest 12. 12 razy minus 18 to jest minus 216. 225 minus 216 to jest 9. Delta tutaj wyszła nam większa od zera, co oznacza, że ta funkcja kwadratowa będzie miała dwa miejsca zerowe. I żeby je wyznaczyć, będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli pierwiastka kwadratowego z 9 i to jest wartość 3. Pierwsze miejsce zerowe sobie wyznaczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, to się równa minus 15 odjąć 3 dzielone na 2 razy minus 3, co się równa minus 18 dzielone na minus 6
więc pierwsze miejsce zerowe ma wartość 3. Liczymy sobie teraz drugie miejsce zerowe, korzystając ze wzoru minus b. Dodać pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a i to się równa minus 15. Dodać 3 dzielone na 2 razy minus 3, to się równa minus 12 dzielone na minus 6, czyli jest to 2. I tutaj przypomnę, że w zadaniu byliśmy proszeni o obliczenie 1 dzielone na pierwsze miejsce zerowe, dodać 1 dzielone na drugie miejsce zerowe, czyli to jest dokładnie to samo, co 1 trzecia dodać 1 druga. Ponieważ przesunęłam tablicę, to tutaj jeszcze raz Ci przypomnę schemat, który działa za każdym razem, kiedy dodajemy do siebie ułamki o różnych mianownikach. Dodajemy czy odejmujemy, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę ten schemat zarówno do dodawania, jak i do odejmowania będzie działał. I ten schemat polega na tym, że po prostu, jeżeli dodajemy lub odejmujemy mianowniki o różnych ułamki o różnych mianownikach, to te mianowniki przez siebie mnożymy, natomiast w liczniku otrzymujemy licznik pierwszego ułamka razy mianownik drugiego, znak dodawania lub odejmowania przepisujemy, następnie licznik drugiego ułamka razy mianownik pierwszego. I oczywiście takie mnożenie trzeba tutaj wykonać i uprościć to wyrażenie, które otrzymamy. Idąc tym tropem, tutaj wiemy, że w mianowniku otrzymujemy mianownik razy mianownik, czyli 3 razy 2 to jest 6, następnie 2 razy 1 to jest 2, znak dodawania przepisuje i 3 razy 1 to jest 3. Więc tutaj otrzymuję 5 szóstych. Jeżeli cofniesz sobie nagranie, to zobaczysz, że w momencie, kiedy rozwiązywaliśmy te zadanie przy wykorzystaniu wzoru Wieta, to otrzymaliśmy dokładnie taki sam rezultat. W tym filmie to już wszystko. Zapraszam Cię do innych moich filmów, które są już zamieszczone na tym kanale. Natomiast zachęcam Cię również do subskrypcji kanału, dzięki czemu będziesz miała śledzenia na bieżąco filmów, które zamieszczam na kanale. Zachęcam Cię również do polubienia tego nagrania oraz do wpisywania komentarzy, także wtedy, kiedy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.